Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was omówienie zdecentralizowanej giełdy Huckleberry, która działa na sieci Moon River. Jakby giełda ta jest inspirowana książką pod tytułem Przygody Tomka Sawyera i sama nazwa giełdy wzięła się od imienia łobuza z tej książki, a więc Huckleberry Fina, a natywny token tej giełdy nosi taką samą nazwę jak nazwisko tego łobuziaka, czyli Fin. Tak jak tutaj widzicie w tym niebieskim polu, tak? Natomiast najważniejsza farma na tej giełdzie, czyli taka farma z natywną kryptowalutą tej sieci, czyli MOWR, oraz natywnym tokenem giełdy, czyli tokenem Fin, nosi nazwę Mississippi River, czyli rzeki, przy której został odnaleziony Tomek wraz ze swoją szkolną miłością Betty. Giełda Huckleberry posiada protokoły DeFi oraz protokół pożyczkowy, co pozwala na przeprowadzanie zaawansowanych strategii, takich jak na przykład czerpanie podwójnych korzyści z nagród lub przeprowadzenie krótkiej sprzedaży poprzez pożyczanie kryptowalut i tokenów z protokołu pożyczkowego. Dzisiejszy materiał będę tłumaczył prostym językiem, jak to się popularnie mówi, na chłopski rozum. Nie będę korzystał z opisów dostarczanych przez giełdę, gdyż ostatnio takie trochę właśnie z tych opisów tam tłumaczyłem, ale doszedłem do wniosku, że jest to takie trochę było rozwlekane i no i czasami nawet mogło być powodować takie niezrozumienie albo trudności w zrozumieniu. Także dajcie znać w komentarzach, czy taka forma jak dzisiaj, czyli mówienia wszystkiego własnymi słowami, Wam odpowiada. Dobra, to tyle tytułem wprowadzenia, ale zanim przejdę do omówienia projektu Huckleberry, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, a jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z usług czy oferty przedstawianej tutaj giełdy, przedstawianego tutaj projektu, czy też będzie chciał właśnie zakupić tokeny tej giełdy, czyli tokeny Fin, no to powinien zrobić to na podstawie własnej, dogłębnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, notę prawną mamy za sobą, więc zabieram się za omawianie zdecentralizowanej giełdy Huckleberry, która funkcjonuje na sieci Moon River. Ale zanim do tego przejdę, na początku powiem trochę właśnie o tej sieci Moon River. Moon River to jest siostrzana sieć Moonbeam i podobnie właśnie jak ta sieć Moonbeam, Moon River jest środowiskiem w pełni podobnym do Ethereum i współpracuje ze standardowymi w branży narzędziami Ethereum, zdecentralizowanymi aplikacjami, czyli dApp i protokołami. Czyli generalnie umożliwia migrację inteligentnych kontraktów opartych na Ethereum do właśnie środowiska sieci Kusama, umożliwia korzystanie z narzędzi opartych na Ethereum, takich jak właśnie popularny portfel Metamask, a także umożliwia transfery tokenów. Tutaj jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy Moon River a Moonbeam, no to polega na tym, że właśnie Moon River jest to parachain zbudowany na łańcuchu przekaźnikowym Kusama, a Moonbeam należy do łańcucha przekaźnikowego Polkadot. Jeżeli chodzi o tutaj natywną kryptowalutę sieci Moon River, to jest to MOWR i odgrywa ona właśnie kluczową rolę w utrzymaniu i obsłudze sieci Moon River i tutaj jest wykorzystywana do wykonywania inteligentnych kontraktów, przekazywania nagród dla węzłów, opłacania opłat transakcyjnych i tutaj do ułatwiania zarządzania. Dobra, to tyle o sieci Moon River, a teraz przechodzę do omówienia funkcji i możliwości zarobków na giełdzie Huckleberry. I na początek najważniejsza rzecz, która dotyczy bezpieczeństwa środków przechowywanych na giełdzie w farmach, stakingu i protokołach pożyczkowych. No bo jak wiecie, bezpieczeństwo jest najważniejsze bo można zarabiać, ale jak środki znikną z giełdy, no to się okaże, że nic się nie zarobiło, tylko się straciło. No i giełda Huckleberry przeszła audyt swoich kontraktów i tutaj na tej stronie możecie sobie zobaczyć cały audyt, jakie kontrakty zostały zbadane. Między innymi były to kontrakty wymiany tokenów, czyli swapowania, dostarczania i usuwania płynności, tutaj spalania tokenów i inne. A jeżeli ktoś zna podstawy programowania smart kontraktów, to może sobie również prześledzić kody tych kontraktów. Tak? No i tutaj widzicie, mamy opis, co zostało zbadane, że przeszło właśnie ten audyt. Właśnie z tymi opisami dokładnie się można zapoznać, jeżeli ktoś ma ochotę, czy ma na względzie bezpieczeństwo swoich środków. No i tutaj widzicie, że też są podane kody tych smart kontraktów, także jeżeli mówię, ktoś zna się na programowaniu, czy jakieś tam podstawy, wie, co oznaczają dane słowa, dane funkcje, tak, no to może sobie prześledzić właśnie tutaj kody te źródłowe właśnie tych smart kontraktów, no i zapoznać się z tym całym opisem właśnie, jakie kontrakty tutaj zostały poddane temu audytowi. Dobra, to jeżeli chodzi o tutaj bezpieczeństwo i audyt tych smart kontraktów, a teraz przechodzimy sobie już do omówienia funkcji tej zdecentralizowanej giełdy Huckleberry. No i wiadomo, jeżeli chodzi o funkcję giełdy, no to pierwszą i taką podstawową, najważniejszą, no to jest funkcja wymiany tokenów, czyli tutaj swap i mamy do wyboru, tak, jakie właśnie kryptowaluty chcemy sobie wymienić, wybieramy, podajemy ilość, tak, i od razu widzimy, że automatycznie ten smart kontrakt przelicza nam i pokazuje, ile jaką ilość danej kryptowaluty otrzymamy w zamian za tą, którą chcemy wymienić, tak? No i później musimy kliknąć approve, czyli jakby dajemy zezwolenie kontraktowi na używanie tutaj naszej kryptowaluty czy tokenu, który znajduje się na portfelu. No i później pojawia się napis swap, też musimy kliknąć, zatwierdzić na portfelu, no i wtedy mamy dokonaną tą wymianę. Kolejną tutaj funkcjonalnością są farmy i tutaj musimy wejść w zakładkę Adventures i Reverse i to widzimy, że tak jak wcześniej mówiłem, ta najważniejsza farma, czyli natywnej kryptowaluty sieci Moonriver, czyli MOVR, i natywny token tej giełdy FIN nosi nazwę Mississippi River. No i tutaj mamy inne rzeki właśnie, które odpowiadają za farmy, inne farmy, tak, no i jak sobie najedziemy, to widzimy, jakie to są tokeny, czy jakie kryptowaluty w jakich parach. Jeżeli sobie wybierzemy, aha, co jeszcze ważne, no to tutaj w każdej farmie widzimy, jaki ona oferuje APR, tak, czyli te roczne takie oprocentowanie czy roczne nagrody. No i możemy sobie wybrać tutaj dowolną farmę, jedną albo kilka. No i jeżeli wybierzemy, już zdecydujemy się na jakąś farmę, powiedzmy, że właśnie to będzie ta Mississippi River, no to najpierw musimy dodać płynności, czyli zapamiętujemy sobie, że to jest token FIN i tutaj kryptowaluta MOVR. Wchodzimy na Liquidity, tą zakładkę i klikamy Add Liquidity, czyli dodaj płynność, tak, no i jeżeli mamy obie tą kryptowalutę MOVR i token FIN, tu musimy sobie jeszcze go znaleźć, o jest, tak, no i podajemy właśnie, ile na przykład chcemy danej kryptowaluty włożyć w tą farmę, też automatycznie nam przelicza, ile musimy mieć tych tokenów FIN, no i oczywiście klikamy approve może być też i później dodaj płynność, potwierdzamy na portfelu, no i automatycznie, jeżeli dodaliśmy płynność, to automatycznie pojawia nam się na portfelu token płynności, czyli taki token LP i my nawet go nie możemy go nie widzieć na tym portfelu, bo nie znamy adresu kontraktu. Chociaż jak będziemy mieli tą transakcję zrobioną, no to tutaj na potwierdzeniu właśnie na skanerze w sieci Moonriver możemy kliknąć, właśnie tam będzie podane, ile tego tokenu LP żeśmy otrzymali. Jak klikniemy w ten napis właśnie z tym tokenem LP, no to otworzy nam się strona z adresem tego kontraktu, skopiujemy sobie i go wklejamy na portfel tam Metamask, czy taki, z jakim się połączyliśmy. Ale nawet tego nie musimy robić, bo jak sobie później wejdziemy, wrócimy na tą farmę, tak, czyli znowu klikamy tutaj Adventures i River, no i tutaj wejdziemy sobie depozyt, no bo jeszcze oprócz tego, że dodaliśmy płynności, no to właśnie te tokeny płynności musimy dodać na tą farmę. No i teraz, jeżeli właśnie mamy te tokeny płynności, o tu widzimy, że to on będzie się nazywał HBLP, no to nam się tutaj pokazuje, no i wtedy możemy dodać tutaj właśnie do tej farmy ten token płynności. Tak jak mówię, nawet jak nie będziemy mieli kontraktu i my nie będziemy widzieli tego tokena płynności na portfelu, no to tutaj smart kontrakt będzie go widział i będzie nam pokazywał, ile mamy tych tokenów. No i wtedy, jeżeli chcemy dodać wszystkie, no to klikamy max i zatwierdzamy. No i mamy już tutaj na farmę. Jak sobie wrócimy do tej farmy, to tutaj zamiast napisu depozyt będziemy mieli napis manage, tak, czyli zarządzaj, i tutaj sobie jak klikniemy, no to od razu nam pokaże wtedy, ile nam już nalicza tych tokenów FIN jako nagrodę. Dobrze, tutaj widzimy, jakie mamy farmy, tak jak powiedziałem, ten APR, czyli to jest ta jedna możliwość. Drugą możliwością jest wejście tutaj w Tom's House, czyli w chatkę Toma, czy w dom Toma. No i tutaj to jest opcja stakingu, czyli jeżeli mamy te tokeny FIN na portfelu, no to albo klikamy max, czyli wszystkie, albo wpisujemy ręcznie, ile tych tokenów na przykład chcemy tutaj dać do stakingu. No i widzicie, pojawia się napis approve, klikamy, zatwierdzamy na portfelu, później pojawi się napis tutaj właśnie stake, no i dodajemy do stakingu i już nam się nalicza. Tylko w tym stakingu tutaj widzimy, że to jest takie podobne, nie wiem, jak ktoś wcześniejszy filmik oglądał o giełdzie Beam Swap, to tam też było podobnie, czyli właśnie tutaj jest, zwiększa się ten stosunek tokena TOM do tokenów FIN. No i teraz jak to wygląda? Tutaj widzimy, że mamy w ostatnich 24 godzinach ten APY, czyli roczne te skumulowane oprocentowanie wynosiło 21%. No i jak to wygląda? Załóżmy, że ktoś dodał tutaj do stakingu 1000 tokenów FIN, jak giełda ruszała, bo jak giełda rusza, no to ten stosunek wynosi zawsze 1:1. No i teraz złożył wtedy właśnie na początku, jakby stosunek 1:1, 1000 tokenów FIN do stakingu, za co otrzymał 1000 tokenów TOM. W tym momencie, gdyby chciał odstejkować te tokeny TOM, no to widzimy, że otrzymałby za to 1221 i tutaj z końcówką jakąś po przecinku tych tokenów FIN, czyli tyle by zarobił na tym stakingu, tak? I to jest opcja stakingu. A teraz jeszcze jak wejdziemy w opcję tutaj Adventures Excursions, no to będziemy mieli właśnie możliwość tego podwójnego zarabiania, o czym mówiłem tutaj na wstępie, bo tak jak widzieliście, tam daliśmy do stakingu tokeny FIN, za co otrzymaliśmy tokeny TOM, no a tutaj te tokeny TOM możemy zdeponować właśnie tutaj też w takiej opcji stakingu, no i za nie otrzymywać tokeny FIN. No i widzimy, że tutaj APR już wynosi 126%, czyli wyższy niż na tamtym początkowym stakingu. No i możemy tutaj właśnie złożyć te tokeny TOM, jeżeli właśnie otrzymaliśmy za złożenie tych tokenów FIN w staking, dodajemy, no i zarabiamy znowu te tokeny FIN. Czyli widzicie, tam najpierw złożyliśmy tokeny FIN, za które dostaliśmy tokeny TOM, a teraz tutaj wkładamy tokeny TOM, za które otrzymujemy tokeny FIN, czyli podwójnie zarabiamy na tych tokenach FIN. Są tu jeszcze inne opcje, że można zamiast tego tokenu natywnego tej giełdy Fin otrzymywać tokeny projektów, które współpracują z giełdą Huckleberry. No i tutaj tylko trzeba zrobić własną analizę, czy te tokeny, czy tych projektów, czy właśnie czy te projekty są jakieś rozwojowe, mają szansę na duży wzrost w przyszłości, no bo być może bardziej się będzie opłacało na przykład tutaj włożyć te tokeny Tom i uzyskiwać na przykład ten token, czy token tutaj innego projektu. No i z tego co wiem, tutaj giełda informuje, że będzie się pojawiało w przyszłości więcej tych tokenów, projektów współpracujących, także będzie można również takie tokeny uzyskiwać właśnie za te tokeny TOM. No tutaj już właśnie wybór należy do każdego czy każdej z Was. Trzeba sobie przeanalizować, czy bardziej się opłaca właśnie tutaj te stejkowanie i otrzymywanie tych tokenów FIN, czy właśnie projektów jakichś współpracujących. Dobrze, tutaj już wyjaśniliśmy wszystkie te opcje z zakładki Adventures. Teraz przechodzimy sobie do protokołu pożyczkowego i tutaj klikamy w Lend. No i widzimy, przechodzimy sobie do depozytu, bo najpierw jeżeli ktoś by chciał dostać pożyczkę, no to musi złożyć depozyt jako zabezpieczenie, ale nawet niekoniecznie musi brać pożyczkę, bo może tylko złożyć depozyt w tych kryptowalutach czy tokenach, jakie są tutaj pokazane. No i zarabiać, tutaj widzimy, że też mamy APR i można zarabiać na tutaj właśnie dodaniu swoich kryptowalut, które się posiada do depozytu. No i tutaj widzimy, jakie kryptowaluty czy też tokeny możemy dodać. Widzimy, jaki APR za depozyt się tutaj otrzymuje. No i tutaj jaki jest ten collateral rate, czyli poziom zabezpieczenia, czy też może nie poziom zabezpieczenia, tylko ile możemy w stosunku do złożonej tej waluty pożyczyć, do kryptowaluty, przepraszam. No i widzimy na przykład, że gdybyśmy złożyli tutaj USDC, na przykład 100 USDC byśmy złożyli, no to maksymalnie możemy pożyczyć 75 na przykład USDT, czy na przykład tego USDC ze znaczkiem M. Ale z tego co wiem, no to nie warto brać tutaj maksymalnej wartości pożyczki w żadnej tutaj z kryptowalut czy tokenów, no bo wtedy niewielka zmiana ceny no może spowodować właśnie likwidację tej pożyczki i tutaj depozytu, no i wtedy są też te opłaty jakby za tą likwidację, no i można na tym sporo stracić, dlatego tutaj myślę, że taki bezpieczny poziom na przykład to jest 40-50% tej pożyczki w stosunku do depozytu. Dobrze, tak, to by było na tyle. I tutaj jeszcze widzimy, o właśnie, że znowu możemy na tym Tomie zarabiać, bo znowu możemy tutaj ten token Tom dodać do depozytu, no i tutaj mamy APR 72%. Także tutaj to jest, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania na depozytach, a teraz jeszcze tutaj powiem o możliwościach zarabiania na pożyczkach. Tylko powiem Wam szczerze, że ja dopiero właśnie tymi protokołami pożyczkowymi się zainteresowałem. Tutaj rozpracowuję, na jakich, może nie tyle na jakich zasadach one działają, bo tutaj jakie zasady są, to wiem, ale jakie tutaj strategie można zastosować i jakie strategie są najkorzystniejsze właśnie, żeby tutaj na tym zarabiać, a nie dopuścić właśnie do likwidacji tej pożyczki i tego depozytu, na którym można właśnie stracić, no bo tam też jakaś ta opłata likwidacyjna jest, plus no te, jeżeli zostanie ta pożyczka zlikwidowana, no to wiadomo, że wtedy oni sprzedają po markecie, no i też jeżeli ma się jakąś dużą tutaj pozycję dodaną, no to też może spowodować znaczący spadek ceny, no i na tym dodatkowo stracić. Ale tutaj, jeżeli chodzi o zarabianie na tych pożyczkach, no to są jakby dwie takie podstawowe metody. Jeżeli chodzi o to, jak przypuszczamy, czy mamy założenie, że cały rynek kryptowalut będzie spadał, no to wtedy pożyczamy właśnie tutaj jakąś kryptowalutę typu, nie wiem, MOWR, tak, Bitcoin, co my tu jeszcze mamy, Polkadot, Ethereum, no i pożyczamy tą kryptowalutę, następnie sprzedajemy ją na rynku, czy też tutaj za pośrednictwem tego swapa, na przykład zamieniamy właśnie na USDC czy USDT i jeżeli właśnie ta cena kryptowaluty spadnie, tak, no to odkupujemy tą kryptowalutę i ta różnica, załóżmy, że na przykład, no tutaj weźmy taki przykład tego MOWR-a. MOWR był na przykład notowany po $100, tak, i cena jego spada do $80, czyli pożyczyliśmy sobie jednego MOWR-a, tak, za $100, cena spadła do 80, pożyczyliśmy za te, przy cenie $100 i sprzedaliśmy, zamieniliśmy właśnie sobie na USDC, następnie poczekaliśmy, cena tej kryptowaluty obniżyła się do $80, czyli odkupujemy sobie tak tego jednego MOWR-a, no i mamy zarobek $20, oczywiście minus procent, jaki tutaj musimy oddać za wzięcie tej pożyczki, tak? No i wiadomo, że spadki na rynku kryptowalut są dynamiczne, także nawet taki spadek ze $100 na 80 może zająć 1 czy 2 dni, także nawet pomimo powiedzmy wysokiego oprocentowania, zobaczymy, czy tutaj nam podają, a jest, dobra, mamy, czyli na przykład tutaj mamy, że za pożyczkę MOWR mamy 18%, no ale wiecie, to jest w stosunku rocznym i wtedy, no po tych dniach, na przykład 2 dniach, czy tam 5, w zależności ile ten spadek trwał, tak, oddajemy za tyle dni właśnie naliczone tutaj odsetki, no powiedzmy nawet niech to będzie z tych $100, niech to będzie powiedzmy $1, tak, czyli zarobiliśmy na tym spadku $20, oddajemy właśnie tego MOWR-a, którego odkupiliśmy za $80, plus ten $1, czyli nasz zarobek wynosi $19. Natomiast jeżeli chodzi o pożyczkę tutaj, w przypadku, gdy spodziewamy się, że właśnie rynek kryptowalut na przykład jest nisko po dużych spadkach albo długotrwających, no i spodziewamy się jakiegoś odbicia, czy że nastąpią wzrosty, no to wtedy możemy sobie pożyczyć właśnie na przykład USDC czy USDT i kupić jakąś kryptowalutę, na przykład Bitcoina na początku, tak, no i jeżeli zacznie się faktycznie ten rynek wzrostowy, poczekamy odpowiednią ilość czasu, sprzedamy po wzroście tego Bitcoina, no to znowu, tak, zamieniamy Bitcoina na USDC, tutaj oddajemy USDC czy tam USDT, no i ta różnica po tej cenie, którą kupiliśmy, a po wzroście, którą sprzedaliśmy, stanowi nasz zarobek, tak jak w poprzednim przypadku, no i oczywiście musimy oddać ten procent, który został nam naliczony w stosunku do tej pożyczki. Także tutaj tak wyglądają te podstawowe strategie zarabiania na tych protokołach pożyczkowych. No i to na razie by było chyba tyle, jeżeli chodzi o tutaj o te możliwości zarobku. Tutaj mamy jeszcze kranik, czyli możliwość uzyskania tutaj tej kryptowaluty MOWR na transakcje. Tutaj mamy jakieś analityki, no i tutaj mamy bridge, czyli możliwość przenoszenia kryptowalut i tokenów pomiędzy sieciami. Jeżeli klikniemy sobie tutaj na tą zakładkę bridge, to otworzy nam się strona tutaj zewnętrznego, bo oni korzystają z zewnętrznego bridge'a tutaj dostarczonego przez OneChain. No i tutaj widzimy, możemy sobie wybrać, jakie kryptowaluty czy jakie tokeny chcemy przenieść z jakiej sieci na inną sieć, tak? Jakie tu mamy sieci? Mamy Moon River, Binance Smart Chain, Ethereum i OneChain, tak? Także pomiędzy tymi sieciami możemy tutaj sobie przenosić te kryptowaluty. A co jest ciekawe, bo ja widziałem na innych mostach czy na tych bridge'ach właśnie, gdzie przenosimy kryptowaluty czy tokeny z jednej sieci na drugą, tylko że przenosiło się z tego samego portfela na ten sam portfel. Natomiast tutaj widzimy, że możemy przenieść na inny portfel, czyli nawet możemy przesłać komuś na inną sieć tą kryptowalutę. Dobra, to by było wszystko, jeśli chodzi o tutaj funkcjonalności tej giełdy. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do tokenomii, bo to może być istotne dla osób, które tutaj zainteresują się tą giełdą i chciałyby na przykład uzyskiwać te nagrody w tokenach FIN albo zakupić te tokeny FIN. To giełda tutaj Huckleberry została wylanczowana w takiej formule fair launch, czyli nie było żadnych tutaj przedsprzedaży z tej fazy seed, wiecie, private czy tam publicznej, tylko po prostu, tak jak oni piszą, że ta początkowa initial circulating supply, czyli ta początkowa ilość tokenów w obrocie została przesłana airdropem do tutaj tych, którzy posiadali tokeny MOWR. I jeżeli chodzi o całkowitą ilość tokenów, to będzie wynosiło 100 milionów sztuk. Okres dojścia do tej liczby będzie wynosił około 4 lata. I tu widzimy, że 80% wszystkich tokenów będzie jakby przesłane czy dostarczone do tutaj tych właśnie dostarczycieli płynności, czy też stejkujący pewnie tutaj się też łapią. No i to wszystko zależy od tego, jak dużo, tak, jak dużo tej płynności będą dostarczali ludzie i w zależności od tych nagród, no to wiadomo, ten czas może być krótszy albo dłuższy. No i pozostałe tokeny, 10% jest przeznaczone dla zespołu, 4% na marketing, 3% tutaj do skarbca i na ubezpieczenie w razie czego, no i na airdrop 3%, czyli 3 miliony tokenów. Teraz Wam powiem jeszcze, że właśnie trwa głosowanie, bo ten token FIN również jest tokenem governance, czyli zarządzania. No i teraz trwa głosowanie nad tym, czy właśnie te osoby, które tutaj dostarczają właśnie tutaj tych depozytów, czy też biorą pożyczki, mają zostać właśnie nagradzone, bo tam mają jeszcze 1 milion tokenów chyba do właśnie, które miały być przeznaczone na airdropy. No i teraz właśnie trwa głosowanie, czy część, czy też wszystkie te tokeny mają zostać przeznaczone właśnie dla tych osób, które tutaj właśnie zapewniają środki albo korzystają z tych pożyczek. Dobrze, i teraz jeszcze na koniec sobie przejdziemy do ceny tego tokena FIN. Tutaj widzimy, że w momencie debiutu, tak, cena doszła nawet do 3,20, tutaj szczyt był ATH chyba 3,40, tak, na 3,40, tylko nie wiadomo, czy to właśnie boty nie wyciągnęły. Później widzimy, że był dramatyczny spadek na 0, tutaj nawet powiedzmy, ile to było, 0,30, no 0,40 powiedzmy, 0,37. Później ten token się odbił, tutaj do 0,78, no i teraz spada, tutaj widzimy, teraz jest 0,1669, także no tutaj właśnie należy się zastanowić, czy jeżeli rynek będzie wzrostowy, to czy ten token będzie rósł na wartości, czy jeżeli rynek kryptowalut będzie spadał, to ten token również będzie spadał, no i właśnie czy warto dostarczać płynność, czy tam wchodzić w te farmy, czy też ten protokół pożyczkowy, czy w stejkowanie tych tokenów. Także no tutaj każdy musi podjąć tą decyzję sam. Także to wszystko, co miałem do powiedzenia w tym materiale. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do obejrzenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!